nas. Wszyscy macie święty wziąć, pozostawmy w łazience. Napełnione Duchem Świętym, napełnione miłością, rozpalone miłością, staną przed nami i z mocą głosi tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście rękami żywymi. Bóg powołał do życia, wskrzesił. Jezus ma przez nami żyje. Od 2000 lat ta prawda żyje w bezładzie Kościoła. I my dzisiaj również chcemy z taką wiarą przeżywać spotkanie z Jezusem, żyjącym z Jezusem zmartwychwstałym, który tutaj jest z nami. Jest z nami i daje nam siebie, bo jest chlebem życia. Chlebem na życie wieczne. Ale tak prowadzimy się jako wspólnota wiary. Wspólnota wiary i wierzymy, że zmartwychwstały Jezus, będąc z nami, daje nam siebie, daje nam to, czego potrzebujemy. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to On chce przyjść do ciebie z łaską uzdrowienia. A musisz wierzyć w to. Musisz to wierzyć. Piotr, gdy podchodzi do Eleusza, mówi: Eleuszu, w imię Jezusa Chrystusa wstań. Jezus Nazarejczy cię uzdrawia. I my, prowadzimy się, chcemy mieć serce otwarte, na to, aby zmartwychwstały wypełnił nas, przeniknął, aby przede wszystkim napełnił nas Duchem Świętym, albo żywił Ducha Świętego nas, aby się potrafili kochać, jeszcze bardziej. Wtedy przyjdzie z wszystkimi potrzebnymi darami. Wszyscy macie, ja ten świadczą ofiarę z Bogu waszych wszystkich intencji, z którymi tutaj przyjechaliście, przyszliście, pośrednio Jezus przychodzi z całą mocą do was, uzdrawia, leczy, wysyła. Ksiądz Jacek odprawia w intencji Marii, Marnicią, z okazji 9 rocznicy urodzin, z prośbą o Bożą łaskę, wszelkie własne intencje. Przestawcie, chcieliśmy także zmawiać tę Eucharystię, która jest dzień uczelnieniem, dziękując za dar chrztu, za 1050-lecie chrztu naszej ojczyzny. Chcemy też za to dziękować, że wiara dotarła do was, dotarła do każdego z nas. Wtedy teraz prawdzie przed Panem, uznając swój grzech, słabość, zaniedbanie, pragnienie w codziennym życiu i za wszystko, co prosi się Panu, przeprosił go teraz, aby nasze serca było otwarte na słowo Boże, gdzie mogli najgodniej sprawować się na święcią ofiarę. Spowiadam się. Thank you.
Thank you.
Starego setka chata Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na mnie siadali, rzekł do nich: to was proszę. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zna. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12: czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu się: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że ty jesteś świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Amen. Przeczytałem to na Ewangelię Jesteśmy w Kościele i to, co tutaj mamy,
Jakbym miał pomyśleć, co to jest skandal miłosierdzia, to bym pomyślał, że to jest właśnie to. To jest taka bliskość Boga, to jest skandaliczne. Tak bliski, że pozwala się zdradzić. Nikt nie będzie sprawdzał dzisiaj, czy jesteś godzien tego, żeby podejść i stworzyć ciało Chrystusa. Bo nie jesteś. Ale Bogu to nie przeszkadza, żeby być blisko ciebie. Nikt nie będzie cię pytał dzisiaj, czy się pomodliłeś rano w związku z tym, czy możesz przyjść do Pana Jezusa. Nie. Ale nawet jak się nie pomodliłeś, to Bogu to nie przeszkadza, żeby być blisko ciebie. Jeżeli nie zrobiłeś dzisiaj nic dobrego, a może zrobiłeś dzisiaj coś złego, to nie jest przeszkoda do tego, żeby Bóg był blisko ciebie. To jest skandal miłosierdzia. Bóg chce być blisko ciebie i mnie mimo wszystko. Mimo wszystkiego, co się wydarzyło. Albo wszystkiego, co się nie wydarzyło, a mogło się do tego wydarzyć. Pracuję w mojej pracy dużo z młodzieżą. Czasami, kiedy na nich patrzymy, to mogę się powiedzieć o niektórych z nich, że to trudna młodzież, bo sprawia kłopoty, bo nie zawsze potrafi się dobrze zachować i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że jedyne, co mogę zrobić dla tych młodych ludzi, to wziąć ich na modlitwę do kościoła i sprawić, żeby Bóg był blisko nich. Nawet jeżeli w czasie tej adoracji na Świętego Sakramentu nie zachowują się tak pobożnie, jak się sobie to wyobrażają. Ale mogę sprawić, żeby Bóg był blisko nich. Wczoraj podeszła do mnie jedna z moich uczennic w szkole, celująca uczennica z odrodatowaniem. I opowiadała też o tym, jak trudno jest jej wytrzymać z koleżanką z klasy, która sprawia duże kłopoty wychowawcze. Mówi, masz rację. To wszystko, co mówisz, jest prawdą. Ale wiedz, że gdyby Jezus dzisiaj przyszedł na ziemię, to poszedłby najpierw do mnie. Bo Bóg chce być blisko. Bliżej, niż możemy sobie to wyobrazić. Jeżeli cokolwiek w moim kapłaństwie jest istotne, to właśnie to. Czynienie Boga bliskim człowiekowi. Jeżeli cokolwiek w ogóle w kapłaństwie naszym jest istotne, to jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby uczynić Boga bliskim dla ciebie. Nie dlatego, że jesteś teraz wspaniały, ale dlatego, że Bóg wybrał nas jako swoje narzędzia po to, żeby mógł być bliski dla ciebie. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby Bóg był bliski dla ciebie. Chorujesz na coś fizycznie? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg dzisiaj pragnie być blisko ciebie. Masz jakieś problemy? Sprawy z tym sobie nie
możesz podjąć decyzję, że coś jest blisko Jezusa. A On będzie Cię uzdrawiał swoim słowem i będzie Cię uzdrawiał swoją bliskością. To za chwilę wszystko się dokona. Amen.
Zawiódł będzie wydana na odpuszczenie grzechów.
Składamy Ci się w dziękuję.